klasy sportowe. Ósma klasa przede wszystkim, wsparta siódmą klasą, występowała w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. No i udało się przebrnąć przez Mistrzostwa Miasta, później Powiatu, później finał rejonu, półfinał wojewódzki i dojść do finału wojewódzkiego, który odbywał się w Gnieźnie. Tam rozegraliśmy półfinał, przegraliśmy z przyszłymi mistrzami ze Szkoły Podstawowej z Poznania. O trzecie miejsce spotkaliśmy się z drużyną ze Skurzewa, wygraliśmy i mogliśmy się cieszyć z brązowego medalu. Teraz jest złoto już w najmłodszej kategorii, w klasach siódmych i to jest takie bezapelacyjne zwycięstwo. Czy bezapelacyjne? No, byliśmy najlepszą drużyną województwa wielkopolskiego. Także musieliśmy przebrnąć przez te wszystkie etapy: miasto, powiat, rejon, półfinał wojewódzki. Finał odbywał się w Rawiczu. Z Rawiczem spotkaliśmy się w finale. Wcześniej pokonaliśmy ich w półfinale u nas w wojewódzkim, więc po to też organizowali, żeby spróbować pokonać nas i inne zespoły na swoim terenie. Oczywiście nie było łatwo grać u przeciwnika, ale można powiedzieć, że pewne zwycięstwo i cieszymy się ze złota w Igrzyskach Dzieci. Jesteście mistrzem Wielkopolski, to oznacza, że zagracie w finale Mistrzostw Polski z udziałem 16 mistrzów województw? Czekamy na przydział organizacji. Jeszcze nie wiadomo do dnia dzisiejszego, gdzie zostanie rozegrany. Ostrzymy zęby, bo ekipę mamy niezłą. Także mogę liczyć na wsparcie zwariowanych, oczywiście w dobrym sensie, dobrym tego słowa znaczeniu, rodziców, sponsorów. No i będziemy się bić, jeżeli uda nam się wyjechać na turniej, będziemy się bić o medale.